Prosimy o zgłoszenie się. Marcin Legenator, panie trenerze, tak naprawdę o co w takim razie jutro walczycie? Jakie nastawienie? Czy jednak przede wszystkim te punkty do rankingu i walka o pierwsze miejsce, czy może już troszeczkę luźniej, no bo jest awans i skupiacie się na ekstraklasie? What is the motivation for the wedstrijd morgen? Gaat het echt nog om de punten te halen? Of wil je tonen dat je alle wedstrijden kunnen winnen? We were very happy to be in a position where we are already qualified for the next round. But of course we have a lot to play for. We have the possibility to win the group and to be seeded in the next, and that can determine what kind of opposition we will get in the next round, which could make a big difference. We don't know. It might not, but it might do. So we will do everything we can to win this match. And of course we will play with our best team and do everything we can to win the match, like we did against Bahati last time in the league. So for us it's normal. This is we're also looking to develop the team and to improve as a team, and to play against a good European opponent like Lokeren, who has not lost at home in Europe yet. I don't know if they lost at home in the league either. They're in the third position behind Anderlecht and Club Brugge, beating Metalist and drawing against Trabzonspor. They're a very, very good European team. Belgian football is getting better and better. Anderlecht drawing against Arsenal last couple of weeks ago. So I think the opposition, even though many doesn't fancy them, they're a good team. They played a good game at our place. It was very difficult for us. We were able to win, but we did not play our best game against them. So of course this is a very, very good opportunity for us to learn and to develop and to improve our game, because we are happy to go into the next round, and if we are to be successful in the next round, we want to improve. So we take this game very, very seriously, and we'll do everything we can to play well and to get the best result. Jak powiedział, że przede wszystkim bardzo cieszymy się z tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Chcemy oczywiście wygrać, chcemy zająć pierwsze miejsce w tej grupie, ponieważ ta wygrana daje nam możliwość rozstawienia. Będzie to decydowało o tym, na jakiego przeciwnika trafimy w następnej rundzie. Robi to dużą różnicę. Trafimy wszystko, by ten mecz wygrać, by wybrać również najlepszy skład na jutro, tak jak to miało miejsce z PSM Bełchatów. Dla nas ta konfrontacja z drużynami europejskimi jest to świetna możliwość, aby stale się rozwijać i podnosić poziom naszej gry. Nasz przeciwnik jest to na pewno bardzo dobry zespół. Jeszcze nie przegrał u siebie w europejskich rozgrywkach. Znajduje się na trzecim miejscu w Nice BLBC za Anderlechtem i Slavem Pisz. Z Metalistem potrafili wygrać z Metalistem, zremisowali z Trabzonsporem. W ogóle belgijski futbol ostatnio prezentuje się naprawdę coraz lepiej. Jaka jest to dobra drużyna, pokazał już ostatni mecz. Udało nam się wygrać, natomiast był to naprawdę dobry przeciwnik. Dla nas jest to świetna okazja do dalszej nauki. Jeżeli zagramy już w kolejnej rundzie, to chcemy uczyć się jak najwięcej. Chcemy cały czas poprawiać naszą grę i traktujemy tę konfrontację naprawdę poważnie. I jeszcze drugie pytanie o Michała Żyrę. Czy nie obawia się pan, że panie trenerze, że te zamieszanie w prasie, w mediach, jakie powstało w związku z tymi listami, z jego transferem, nie wpłynie na jego dyspozycję sportową? Every talented player playing for Lega, young players, they just have to get used to rumors. They have to get used to agents wanting to sell them to every club in Europe. If they are to be successful, they put that to the side, focus on the game, playing their best in training and in matches, and then the agent and everybody else can speculate as much as they like.
Bushiro is part of his development. He's been very, very good for us since he came back from injury in the spring. For every young player, of course, the form is difficult to be consistent. It goes up a little bit up and down, and it's normal. But he's working hard on his game, and he's developing all the time, and that is the most important. Myślę, że każdy młody, utalentowany zawodnik w naszym klubie musi niestety radzić sobie z tą ogromną ilością plotek, która powstaje między innymi właśnie w mediach. Media będą chciały go sprzedawać do najlepszych europejskich klubów, ale powinien to wszystko zostawiać w tyle i skupiać się między innymi, skupiać się przede wszystkim na swojej grze, na trenowaniu oraz na swoim rozwoju. To również jest część rozwoju zawodnika. Michał Żero był na nas ogromnym wzmocnieniem, kiedy powrócił po tej kontuzji wiosną. Oczywiście zderzają się z wahaniem formy, natomiast jest to na pewno dla nas bardzo ważny piłkarz. To jeszcze pytanie do Iwicy. Iwica, przed tym pierwszym meczem z Lokerem tak naprawdę nie wiedzieliście, czego się spodziewać po rywalu, jak ten przeciwnik gra. Teraz już macie na pewno większą wiedzę, nie przegrali od paru tygodni, z tego co pamiętam. Jak musicie zagrać, żeby jutro sięgnąć po 3 punkty? No to już dostaliśmy kilka informacji i na pewno ich jeszcze dostaniemy na kolejnych odprawach do samego meczu, jak mamy zagrać. Już raz pokazaliśmy, że możemy pokonać ten zespół, co prawda, i jak trener powiedział, to nie był nasz mecz. Ale było na otwarcie tej fazy grupowej i wtedy się liczyło tylko zacząć te pierwsze mecze z trzema punktami. Też chcemy udowodnić, że nie jesteśmy przypadkowo liderem tej grupy i damy sobie wszystko, żeby ten mecz wygrać. I a propos tej wygrane, że już zapewniamy to pierwsze miejsce, z drugiej strony też są bardzo ważne te punkty, które zaliczamy sobie na przyszłe lata, także mam nadzieję, że jutro zagramy bardzo dobry mecz na naszym poziomie i że będziemy wracać do naszego rozwoju. Gebrachen über das Fehlte, dass die Spieler von Lecher hingewiesen haben über Mani, was für ihre Wahlloger, müssen sie jetzt gelesen und wo sind sie der Bestritt verloren worden? Antwort was dass sie in der Tat sind, nach ein paar Wochen viel mehr Informationen, viel mehr Insights-Info haben über die Mani, was spielen. Sie sind auf einem sehr hohen Niveau und sie hoffen, die volgende Wedstrijd auch zu können winnen, um zu beweisen, dass ze zich niet zomaar op de eerste plaats van de rankings bevinden. Zijn er nog vragen? Dank u wel. Zeker zo.